Dom aukcyjny Ardor Auctions bardzo chciałby Państwu zaprezentować niesamowitą historię. Historię samochodu luksusowego, angielskiej marki, która dzisiaj jest znana wszystkim, czyli Jaguara, który jest w Polsce od nowości, czyli od 1963 roku. W 1962 roku zapada decyzja kupna kolejnego po Jaguarze E-Type modelu, który ma służyć najważniejszym dygnitarzom Polski Ludowej. Chodzi o samochód czterodrzwiowy, największy ówcześnie w gamie Jaguara, czyli model Mark 10. Samochód jest zamówiony w 1962 roku w Anglii, a dostarczony do Polski w 1963. Tak samo jak E-Type stacjonuje w garażach Boru w Warszawie na ulicy Wolskiej 125. Inaczej niż w przypadku samochodów typu Mercedes-Benz zakupionych w kolorach ciemnych, czyli w kolorach szarych, ciemnoszarych, szara myszka, czerń, ten Jaguar będzie zamówiony w kolorze kość słoniowa. Legenda głosi, że ten kolor bardzo podobał się Ninie Andrycz, czyli ówczesnej małżonce premiera Józefa Cyrankiewicza. Cała specyfikacja tego samochodu jest zresztą bardzo nietypowa jak na auto reprezentacyjne, bo z jednej strony i kolor jasny, i wnętrze czerwone, jak i wyposażenie, czyli samochód posiada m.in. czterobiegową skrzynię manualną z nadbiegiem, tak zwanym overdrive'em, nie przystoją autu, który ma wozić na tylnym siedzeniu dygnitarzy. Jest rok 1963. Wyobraźcie sobie Państwo, iż wtedy w Polsce było bardzo mało dróg przystosowanych do normalnej jazdy. To pierwsza rzecz. Druga bardzo ważna rzecz, było wtedy także bardzo mało samochodów. Pośród tych samochodów przemieszczających się po polskich drogach jechał w kolorze biała kość słoniowa Jaguar Mark 10. Bardzo nietypowy widok jak na tamte lata w Polsce. Tym bardziej w momencie, gdy mówimy o samochodzie, który jest w stanie przyspieszyć do setki w mniej niż 9 sekund. Samochód ten jest prawdziwym świadkiem historii Polski. Po służbie w Urzędzie Rady Ministrów trafił on do fabryki Stomil, fabryki opon, gdzie służył do testowania nowego ogumienia. Później trafił on w ręce osoby prywatnej, która mieszkając już wtedy za granicą, miała możliwości i pieniądze na doprowadzenie go z powrotem do stanu nowości. Nie wszystko udało się odzwierciedlić tak jak w oryginale. Kolor kość słoniowa nie był w żaden sposób dostępny wtedy w Polsce i nie dało się go sprowadzić z zagranicy. Jaguar pod koniec lat 70. został przemalowany na kolor biało-jednoskładnikowy. Żyjemy w latach, w których historia już dawno temu oceniła postaci, które rządziły w latach 60. w Polsce. Jednakże pozostały po nich artefakty, ciekawe historie, czy też obiekty na czterech kołach, które nas, jako pasjonatów motoryzacji, bardzo interesują. Jednym z nich jest właśnie ten Jaguar Mark 10. Jaguara tego będzie można zobaczyć 16 i 17 września na Stadionie Narodowym, podczas aukcji organizowanej przez dom aukcyjny Ardor. Zapraszam serdecznie.